W ostatnich tygodniach spotkała cię spora krytyka za sukienkę, której pojawiłaś się na weselu koleżanki. Jak ty to skomentujesz? Wiesz co, ja w ogóle celowo nie komentowałam tej sprawy, ponieważ gdybym, no wyobrażasz sobie, że idziesz na wesele swojej koleżanki i ubierasz sukienkę, która robi jej przykrość. Ja miałam informację od mojej koleżanki, że jej nawet nie przeszkadza to, że jej teściowa przyjdzie w białej, śnieżno-białej sukience. Więc ja wiedziałam... Ona była w białej, kremowej? Jakiej? Ona była w takiej w ogóle zupełnie innej sukience, takiej beżowo, z białymi kwiatami, przepięknej. Miałam nawet wrzucić, ale potem jak się zobaczyłam, że to tutaj się rozgorzała taka dyskusja, to postanowiłam tego nie robić. Natomiast ja wiedziałam, że ta sukienka jest w porządku, że dla panny młodej to jest okej, to już nie są te czasy. Jak wiadomo, kiedyś biel była tylko zarezerwowana dla panny młodej, bo była symbolem niewinności. Dzisiaj różnie bywa z tą bielą, różnie bywa z niewinnością, więc rozumiem, że niektóre panie byłyby oburzone, gdybym się pojawiła na ich weselu w takiej brzoskwiniowej kreacji, natomiast tej pannie młodej to absolutnie nie przeszkadzało. No i tyle. Ale też wychwyciłam z twojego posta, że Jackowi także nie podobała się ta sukienka. To tutaj Jackowi w ogóle, on w ogóle nie miał tego skojarzenia, że to za bardzo ślubna sukienka. Jemu się po prostu ta sukienka nie podoba do tej pory. I ja mówię, no zobacz, ile mi pań pisze, że piękna. Moja mama powiedziała, że pięknie. A on mówi, a mi się dalej nie podoba. I dalej nie wiem, o co chodzi. Czyli nie zdradził ci powodu, bo wiesz, bo wszystko było podkreślone. Talia, tutaj bioderka. Wiesz co, on już potem już sam, ja powiedziałam, a może chodziło ci właśnie o to, że ona jest za bardzo ślubna. On mówi, nie, ja w ogóle nie miałem takiego skojarzenia, ale po prostu dalej ty mi się w niej nie podobasz. Ale no, wiesz, no jak, ja mam jednak jakby swój taki specyficzny gust, jak zobaczyłam tą sukienkę, to mówię, kurczę, no ona do mnie mówi. I ona do mnie przemówiła i padł wybór i już zdanie Jacka tym razem spadło na drugi plan. Podsumowując, gdybyś mogła cofnąć czas i ponownie wybierałabyś się na to samo wesele, ubrałabyś dokładnie tę samą kreację. Tak, dokładnie tą samą kreację, uczesałabym się tak samo i zrobiła taki sam makijaż.